Cześć, z tej strony Kondor. Teraz będzie praktyczna część kręcenia dwugwiazdkowych przedmiotów. Tak jak mówię, na nieco tańszych przedmiotach, Sky Pirate, Coat of Healing. Mam kilka przedmiotów HQ. Nie wszystkie, więc to nie jest połowa nawet. Nie będę mówił o skillach, które są wam znane. Tylko o skillach specjalistycznych. Teraz użyję właśnie gwizdania. Żeby się bijali listaki. I teraz będziemy wymuszać gudy i odzyskiwać sobie CP. Mamy jednego. I pomiędzy nimi będę używał Hasty Touchy, aby podbijać quality. O ile oczywiście pozwoli szczęście. Teraz mamy Satisfaction, więc moglibyśmy coś wykorzystać z tego. Aczkolwiek progres nie jest mi potrzebny w tej chwili najbardziej, więc po prostu go spalę, żeby odzyskać CP. Przed kolejnym głód, bardzo dobrze. Zastanawiam się szybciutko, kalkulacja to będzie 5. No nie warto. Odzyskamy sobie troszeczkę punkcików i ponawiamy sytuację. Mamy jeszcze więcej gudu, super. 6 staków gwizdania. 3 Inner Guetta, troszeczkę nisko, Inner Quiet nadal. Ale dużo punktów CP. Odzyskamy jeszcze. I spróbujemy to powtórzyć. Nabijając jak najwięcej naszego Inner Quieta w drugim przejściu. Przy 20 lub 10 durability chciałbym użyć Nemesia Will. Mamy teraz Guda. I teraz sytuacja wygląda tak. Jeśli użyję Precious Toucha, to Inner Quiet skoczy mi na 5, a Gwizdanie skoczy mi na 4, bo Gud go spali, więc te skille się wyminą i nie użyję Trained Harda w tym przejściu. Dlatego też użyję Trick of Trade'a, żeby odzyskać sobie CP. Inner Quiet się oczywiście nie podniesie, ale nadal zostawię Durability nietknięte. Tak, stało się tak jak powiedziałem. Teraz mogę sobie użyć Steady Hand na dwójkę. I jest kolejny good. Teraz mogłem zrobić sytuację dość kuriozalną. Użyć Trick of Trade'a, odzyskać CP i na trzech stakach użyć Trained Harda. Ale ten skill kosztuje 32 CP. Jest dość duży koszt przy niewielkim zysku w tym momencie. Więc bardziej opłaca się mi użyć Precious Toucha, żeby dostać do trzech stacków Whistla. Użyć satysfakcji, zejść do dwóch i użyć Nemesia Will. Pokażę Państwu. Używamy Trick of Trade'a. W tym momencie oczywiście mamy, jak mówię, 3 staki Whistra i Inner Quieta. Trained Heart podniósłby oczywiście o 200% progres i quality 150. Mógłbym to podbić do 400 i 300 dzięki Great Trade'owi. A następnie użyć Satisfaction, oczywiście gdyby nie wskoczył mi Good. Ale mamy Crafter's Souls, więc jest duża szansa na Gooda. Możemy tu spróbować użyć taką metodę, żeby pokazać, jak to będzie wyglądało w praniu. Użyję Great Stride'a, mam nadzieję, że będzie Good. No, Gooda nie ma. Jeśli użyję Satisfaction, spalę gwizdanie. Więc nie mogę tego zrobić w tym momencie. Mógłbym natomiast użyć jednego Careful Synthesis. Wtedy wszystkie te staki zajdą mi po jednym. I Careful Synthesis będzie miał 170% efektywności, bo jest trzeci stak gwizdania. Użyjemy. No, nie ma Gooda niestety. Mam 20 durability, więc muszę użyć go teraz. Użyję Trained Harda. Całkiem pokaźne liczby, szczególnie w progresie.
Kończy mi się wszystko, co mam. Rynet kart jest nadal... Gwizdanie jest nadal trzecie. Użyj satysfakcji. Zszedł mi oczywiście comfort zone i tak dalej, i tak dalej. Gwizdanie jeszcze mam dwa staki, więc jeszcze możemy śmiało używać innej skilli. Użyję comfort zone'a. I w tym momencie użyję Nemesia Will, żeby odzyskać sobie 30 durability. I teraz ponownie całą tą rotację i jeszcze raz. Zdanie. Heart of the Weaver. Odzyskam. CP. Te są 177 CP, więc chcę je odzyskać do maksimum, do 300, co się da zrobić. Na 9 znowu odzyskamy. Teraz użyję sobie Questy Toucha, jest good, ładnie. Teraz mógłbym zrobić ciekawą sytuację, bo jeśli użyję Precious Toucha, będę miał... Wejdzie mi na 7 staków gwizdania i 7 staków Inner Quieta. Dzięki temu będę znów mógł użyć Trained Harda. Tym razem użyję znowu z Great Stride'em. To powinno mieć naprawdę duży już boost dzięki Inner Quietowi. I tak też wykonamy. Mamy akurat 20 progresu. To jest dla nas dużym plusem. Great Stride. Oczywiście spadły tam wszystkie skille. Możemy użyć Steady Handa, żeby nie stracić nam Trained Harda. Mamy Guda, jest po prostu miodzio. Po prostu jest miodzio. Pokażę Państwu, co się stanie. Trained Hard. 2174 quality. I mamy 6 stack oczywiście gwizdania, więc możemy użyć satysfakcji. Odzyskamy sobie trochę CP. Ktoś powie, no tak, ale jesteś 160 CP, teraz użyjesz Mastermenda i wrzućmy 70 durability, ale 0 CP. Owszem, można. Już tak wpakować. Lub... użyć Heart of the Weaver. Chociaż nie. Bo potrzebne są nam goody, ale nie możemy zjeść poniżej durability. Więc użyję Mastermenda zwykłego. I mógłbym skończyć receptę teraz. Szybka kalkulacja. Będzie mi to potrzebne. Wiem, że Careful Synthesis daje mi 107 punktów na progresu, więc musiałbym jeszcze 5 razy użyć Careful Synthesis, więc to jest dość upierdliwa rzecz. Więc pójdę troszeczkę hardkorowo i użyję Heart of the Weaver znowu. To się może nam oczywiście nie udać. Fasty Touch. No niestety, liczyłem na to, że spadnie mi good. Careful Synthesia. A, jest to, co go szukałem. 4 staki. Zejść do 3, użyć satysfakcji i Nemesia Will odzyskać punkty. Próbujemy jeszcze Hasty Toucha, już tak na pusto. Trochę mało punktów zostało, ale jest to, co chciałem. Satysfakcja. 78 punktów. Crafter Soul działa niezależnie od gwizdania, więc można go używać nawet bez tego. Nemesia Will. I jeszcze mamy Guda, super. Kolejne odzyskanie punktów. Troszeczkę się, można powiedzieć, że zagalopowałem, ale
efekt jest przyzwoity. Może pokazałem, że da się wyjść z nawet beznadziejnej sytuacji. Użyję kolejnego Hertogwera, to już będzie już czwarty tej rotacji. Będziemy używać Woody. Między Goodami będziemy używać jakichś skilli. Najchętniej bym użył skilli nieinwazyjnych, na przykład Observa, ale on jest niestety 14 CP zużywa. Więc jest nieefektywny. I wiem, że skończę receptę jednym Great Stride'em plus Bregod Blessingiem. A nie tylko, czy mi starczy 30 punktów, żeby skończyć całą receptę. Bo tu może być duży problem. I spróbujemy w takim razie Rapid Syntezję. 228, bardzo ładnie. To by się mogło nawet udać. Pozwólcie, że szybciutko tego jeszcze skalkuluję. Jeszcze raz. Tak, 1309 daje mi to. Zyskamy Goodem. Great Stride. Bregod Blessing na Great Stride'ie. 100%. I kończymy receptę. I mamy gotowe. Było troszeczkę to kuriozalne, można powiedzieć, ale zasadniczo wykonaliśmy zadanie w ten oto sposób. Niestety skille takie jak Hertha the Weaver nie są 100%, jak widzieliście. Zaśmy 2 lub 3 Goody podczas 7 staków. Robiąc sobie z rzeczy crafcone, na przykład tą zbroję. Zresztą tu widzicie teraz, ile on craft ma shipa i kontrola w tym momencie, bez meldów. Są meldy na, i stary sprzęt jeszcze z 2.0. Wykonałem to w ten sposób, że utrzymywałem się powyżej cały czas 300 punktów CP dzięki Heart of the Weaver i naprzemiennie z Comfort Zone'em. I użyłem aż 3 razy gwizdania, żeby odzyskać punkty i używać Trained Harda, który jest naprawdę, jak widzieliście, bardzo pomocny w budowaniu progresu i budowaniu quality. Bez 2 razy Trained Harda, który podniósł tam raz za 1500, a za drugim razem za ponad 2700 quality, by się tego nie udało zrobić. Gdzieś tą zbroję tutaj mam. O, tutaj. Przymierzymy ją. O, nie Tryonem, tylko chciałem ją po prostu założyć. Equip. O. Można powiedzieć, że daliśmy radę. To by było na wszystko. Dziękuję.